Adam Szustak Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie katoliki, moje drogie dzieci I wszystko jasne Gwiazda polskiego YouTube'a Ten, który kpi sobie z biskupów i postuje jeden film dziennie, codziennie Jedni mówią, największy dar jaki kościół katolicki mógłby sobie zażyczyć Inni Heretyk Zdrajca Idiota Człowiek, który może spowodować rozłam w kościele. On jest o krok od założenia sekty. My w kościele po prostu jesteśmy tak ohydni dla siebie, że to głowa mała. Dokładnie. Dziesiątki ludzi w przeszłości wdawało się już w różnego rodzaju dramy z szóstakiem. Byli to m.in. Zwiedzeni.pl, Najka, Haciński, Karol Fiałkowski, Chojecki, Blok Apologetyczny, Szarpanki z Życiem, Salwowski, Jola Szymańska, Stanisław Krajski, siostra Michaela Pawlik, ksiądz Piotr Glas, PCH24, Lisicki, Maciej z Poznania, Samołyk, ja i wielu Innych. Ale dzisiaj chciałbym zerknąć do twórczości tylko trzech ludzi, którzy za cel powzięli sobie wyprostowanie naszego niepokornego ojca dominikanina. I których, moim zdaniem, należy liczyć jako głównych krytyków szóstaka, którzy naprawdę spędzili sporo czasu próbując podciąć mu skrzydła. I powiem tak: trochę wstyd to przyznać, ale ja śledzę wasze losy bardzo dokładnie i nie ukrywam, że nawet wasze pomniejsze potyczki, jak to, że Myzior wypomina szóstakowi, że ten nie nosi habitu, lub że o, tak mówi słowo cholera albo kurde, jak gra w grę, nie? Że to jest taki wielki problem. I już to jest dla mnie powodem do niemałego śmiechu, ale wy robicie dużo więcej. Obrażacie się nawzajem, wykluczacie się z kościoła nawzajem, oskarżacie się o herezję, nawzajem oskarżacie się o nieposłuszeństwo wobec kościoła katolickiego itd. Tak ale moi widzowie liczą na merytoryczny materiał i myślę, że jestem w stanie im to dać, nawet zaglądając do waszych przekomarzanych. Szóstak wie, jaki jest główny zarzut wymierzony w jego stronę. To jest jedna z głównych testów, dla których jestem przez część ludzi traktowanych jako heretyk w kościele, co nie? Że kupa filmów, które tam nagrywają właśnie na mój temat, jest właśnie m.in. na tym punkcie. Że oczywiście okay. Szóstak uczy, że wszyscy będą zbawieni, czyli nie trzeba się starać, co nie? Więc dzisiaj, na przykładzie naszych YouTubeowych katolików, chciałbym Wam pokazać pewien wewnątrzkatolicki konflikt w myśleniu o piekle i jego mieszkańcach. Zaczynajmy. Dawid Mysior. Poznajcie Dawida Mysiora, człowieka, który uważa, że większość popularnych teorii spiskowych to prawda. Większość teorii spiskowych, przynajmniej takich naj, najgłośniejszych, okazuje się prawdziwa. Myśior jest wybitnym łowcą heretyków. Arcybiskup Kościoła Katolickiego podpisuje się pod dokumentem, który w tytule z dużej litery ma kościołów, czyli nazywa te pozostałe kościoły Kościołem z dużej litery. W przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego to jest herezja. Powiedzieć z dużej litery, że to jest przedstawiciel Kościoła z dużej litery. Myśior jest jakiegoś rodzaju ministrantem czy coś. Antyszczepionkowiec. Człowiek, który na swoim kanale na szczepionkę na COVID mówi magiczny eliksir lub szczypawka. Obowiązek przyjęcia cudownego eliksiru obejmuje wszystkich pracowników służby zdrowia oraz osób pracujących w usługach, które wymagają cudownego eliksiru. Który w głowie ma dokładnie rozplanowane, co by zrobił, gdyby spotkał Billie Eilish. Billie Eilish to jest dziewczyna, która rano, gdybym był w pokoju z Billie Eilish, od razu zacząłbym pewnie odmawiać wszystkie. Egzorcyzmy, jakie może odmawiać świecka osoba, i krzyczałbym, żeby jakiś egzorcysta szybko przyszedł mi pomóc. Któremu zdarzyło się na swoim kanale promować umartwianie się. I który wie, jaka jest prawidłowa reakcja księży na reprezentującą uchodźców Kukłę, która chodziła ostatnio po Watykanie. Według mnie, każdy wierzący ksiądz powinien czym prędzej. Pobiec gdzieś na zaplecze, przynieść siekierę, rzucić się na tą kukłę, porąbać ją w kawałki, tam wcześniej wyciągnął ze środka tego faceta, ale porąbać na kawałki tę kukłę z ją czym prędzej. Dawid miał nawet krótką dramę z księdzem Bańką, ale film ten z jakiegoś powodu został usunięty z jego kanału, ale mo można go nadal zobaczyć na Gloria TV. Może drama odżyje, trzymajmy kciuki. Do rzeczy, nie ukrywajmy. Dawid Mysior wybił się na szóstaku. Dawid Mysior nie istniałby bez swojego szóstaka. Do dziś dzień, jeżeli posortujemy sobie jego filmy wedle liczby wyświetleń, to zauważymy, że filmy z największą oglądalnością mają pewien punkt wspólny no, popatrzcie tutaj, no wow. <laughs> Ale zaskoczenie. Mysior istnieje dlatego, że istnieje szóstak. Co jest powodem, dla którego mysior tyle trąbi o szóstaku? Jest ich wiele. Oto małe podsumowanie. Kiedy ojciec Adam mówi. Ten cholerny habit jest mi do niczego niepotrzebny. Obrączka na palcu męża nie jest ważnym znakiem. Nie jestem patriotą, bo ja mam chrześcijanin. Najlepszym filmem katolickim jest Transformers. Jeżeli chcesz, zrób sobie tatuaż. Na przykład ojciec Adam mówi: jak masz grzecha czy też słynne już słowa w ustach ojca Adama nienawidzę takiego kościoła. Ale wystosowuje też zarzuty, które bezpośrednio wiążą się z szóstaka poglądami na temat piekła. Paweł Adamowicz zaraz po śmierci znalazł się w najlepszym możliwym miejscu. Bardzo potrzebujemy otoczyć modlitwą szczególnie rodzinę pana Pawła Adamowicza. O niego się nie martwię, dlatego, że on jest w najlepszych rękach, w jakich może być. Pan Jezus ma go w swoich rękach i zupełnie się o niego nie boję. Wszyscy, którzy umarli, to było w jakichś stawakach tego poranka są już z jakąś wspaniałą osobą. Zostaliśmy 24 godziny. Nie wiem, może się ktoś umrze i będzie dzisiaj trochę krócej, a to tym bardziej szczęściasz, bo pójdzie do najfajniejszego miejsca, albo raczej do najfajniejszej osoby w najfajniejszym miejscu w ogóle jakie istnieje. Ale ci, którzy będziemy żyć kochani, i można powiedzieć, nie będziemy mieli tyle szczęścia, co ci, którzy już odeszli. Każdy, kto nie ma nadziei, że wszyscy po śmierci są zbawieni, to jest dupa, a nie chrześcijanin. Bardzo głęboko wierzę. Że każdy, kto będzie miał taką szansę, uwaga, a każdy będzie miał taką szansę, żeby zobaczyć Boga, to go po prostu wybierze. I dla mnie, chrześcijani, który nie ma takiej nadziei, to jest, przepraszam za to wyrażenie, dupanie Panie Chrześcijanie. To właśnie przez te poglądy. Mysior zarzuca szóstakowi, że ten głosi herezję. Ojciec Adam mówi herezję. To jest herezja. Ojciec Adam wyraźnie, czarno na białym, mówi, że y, ludzie, którzy dzisiaj umrą, wszyscy będą w obręciach Jezusa. I tutaj już nie wyraża żadnej nadziei, że tak będzie. Tutaj mówi jakby wprost, jako duchowny kościoła katolickiego, że tak właśnie będzie. Ojciec Adam Szustak mówi publicznie, że wszyscy, którzy dzisiaj umrą, będą w ramionach kogoś cudownego i my powinniśmy im zazdrościć. To jest Herezja. Trzeba też powiedzieć, że oprócz takiego pośredniego twierdzenia, jak to zacytowane przez Mysiora, szóstak niekiedy mówi to wprost. Ja mam takie przekonanie, i powiem to bardzo otwarcie, że głęboko wierzę, nie wiem tego oczywiście, ale głęboko wierzę i mam taką nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Czyli zakładasz, że będziesz zbawiony? Tak, zakładam, bo zakładam, że wszyscy będą zbawieni. Więc katolicy pomogę wam. Jako człowiek kompletnie niezwiązany z katolicyzmem, potrafiący na to spojrzeć z obiektywnej perspektywy, jestem świetnie sytuowany, by pomóc rozsądzić, czy szóstak rzeczywiście głosi herezję. Najpierw narysujmy jasny i przejrzysty obraz na temat tego, jakie przekonania utrzymują mysior i szóstak na temat piekła. Otóż obydwoje wierzą, że piekło istnieje. Istnieje możliwość trafienia do piekła. Piekło jest wieczne dla tego, który tam trafi, jeżeli tam trafi. Z piekła nie można się wydostać, ale Myśler uważa, zgodnie ze starym katolickim przekonaniem, że pewni ludzie tam trafiają. To znaczy, że istnieją. Pieklanie. Tak chciałbym dzisiaj y, przywrócić do codziennego użytku to piękne słowo. Jak nazwać mieszkankę nieba? A no to niebianin będzie, a mieszkanka nieba niebianka. Bardzo piękne nazwy. A jak nazwać mieszkankę piekła? Pieklanka, a pieklanin mieszkaniec piekła. Mysior uważa, że istnieją tacy ludzie, którzy już trafili na sąd szczegółowy i zostali potępieni. Więc są obecnie w piekle. Teraz, żeby ustanowić, czy szóstak głosi herezję, należałoby ustalić, czym jest herezja. Więc po pierwsze, kultura chrześcijańska ma Jobla na punkcie tego, w co wierzysz. Nie jak wyglądają Twoje religijne praktyki, lecz jakie są Twoje przekonania religijne, właśnie. To nie przypadek, że operują w chrześcijaństwie takie słowa jak ortodoksja i ortodoksyjny. Słowo doxa oznacza z greki pewne przekonanie, wierzenie. Jak mówi Bart Ehrman? Polskie słowo ortodoksja pochodzi od dwóch greckich słów, które oznaczają mniej więcej słuszne przekonanie albo prawidłowa doktryna. Ortodoksja. Słowo heterodoksja oznacza jakieś inne przekonanie, jakąś inną doktrynę. Heterodoksja to synonim na herezję. Herezja to fałszywe nauczanie, więc heterodoksja to jakieś inne nauczanie niż ortodoksyjne nauczanie. Problem z terminami ortodoksja, heterodoksja lub ortodoksja i herezja jest taki, że a kto ma niby decydować, co jest prawidłowym przekonaniem? Przecież każdy uważa swoje przekonania za prawidłowe. Zauważ, nie wierzysz w nic, co uważasz za fałsz. Jeżeli w coś wierzysz, to myślisz, że to słuszne. Jakbyś myślał, że to jest błędne przekonanie, to byś wierzył w coś innego. Więc z definicji, ortodoksja to moja doksja, a heterodoksja to twoja doksja. Więc tak. We wczesnych tekstach Soborów widzimy, jak herezję. Kontrastuje się z prawdziwą wiarą po prostu. I od razu trzeba zaznaczyć. Nigdy nie było tak w chrześcijaństwie, że jakakolwiek różnica przekonań między dwoma chrześcijaninami, nawet przekonań na temat ich religii, oznaczała, że jeden chrześcijanin mógł nazwać drugiego heretykiem. Chrześcijanie od samego początku różnili się zdaniem w pobocznych kwestiach i nie skakali sobie z tego powodu do gardeł. Mowa o herezji zaczynała się tam, gdzie wcześniej chrześcijanie stwierdzili, że religia inna kwestia, która jest omawiana jest jakoś strasznie ważna i że przekonanie wśród chrześcijan na ten temat musi być jednolite. Jak na przykład, gdy stawką była tożsamość Jezusa lub istnienie Trójcy. Na pierwszym soborze Kościoła zdecydowano, że ludzie, którzy nie utrzymują pewnych konkretnie sprecyzowanych przekonań, po prostu nie są częścią Kościoła i że znaleźli się poza nim. Herezje, te fałszywe doktryny, kategoryzowano na początku wedle imion ludzi, którzy je rozpowszechnili. Więc na przykład był sobie gość o imieniu Sabeliusz, głosił, że Bóg to jest jedna osoba, nie trzy osoby. Bóg tylko wyraża siebie na trzy sposoby, ale nie jest trzema osobami. I wszyscy katolicy zakrzyknęli, o nie, straszna herezja. Cóż za straszne przekonanie, ratujmy się przed tą herezją. I zaczęto mówić o herezji Sabeliusza, herezji Sabelian, herezji Sabelianizmu. To wszystko ta sama Herezja. I chociaż bardzo bym chciał, żeby powstała Herezja Langustowiczów, to Herezja nie musi mieć swojego imienia, żeby być Herezją. W toku historii organizowano sobory, na których wygłaszano nieomylne, według katolików, postanowienia, ale też potępienia konkretnych twierdzeń. Przez to określano dodatkowe obszary myślowe, obszary przekonaniowe, w które katolik nie może się zapuszczać, o ile chce nadal pozostać. Katolikiem. Ale też po prostu podawano katolikom do wierzenia dogmaty, formułowano dogmaty. Teraz takie pytanie: w ile z katolickich dogmatów musi nieodwoływalnie wierzyć katolik? Odpowiedź brzmi: we wszystkie. Natomiast ilu dogmatom trzeba zaprzeczać, żeby stać się heretykiem? Jednemu. Jak mówi kodeks prawa kanonicznego, herezją nazywamy uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Stare definicje herezji również wspominają o tym warunku uporczywości. Więc zadanie, jakie mamy przed sobą, jest dość proste. Brzmi tak: znajdź jakiś dogmat któremu szóstak uporczywie zaprzecza, lub w który wątpi. Czy są takie dogmaty? Lub może by zacieśnić nieco problem, czy Dawid Mysior, wskazując na fakty, że szóstak wierzy, że wszyscy zostaną zbawieni, przyłapał szóstaka na zaprzeczaniu jakiemuś dogmatowi lub powątpiewaniu w taki? Odpowiedź jest skomplikowana. Ale zacznę w ten sposób. Jeżeli szóstak miałby wejść do machiny czasu. I przenieść się w czasie zaledwie 150 lat wstecz. To tak, jak najbardziej byłby zwykłym heretykiem. Wymienię teraz dogmat, któremu szóstak zaprzecza, ale najpierw do Langustowiczów skieruję prośbę. Proszę was, nie zniechęcajcie się od razu po tym, jak go wypowiem. Dajcie mi szansę. Przedstawię bardzo konkretne powody na uzasadnienie mojej tezy. Szóstak przynajmniej powątpiewa. A zwracano mu na to uwagę wielokrotnie w następujący dogmat. Ekstra ecclesiam nula salus. Poza kościołem nie ma zbawienia. I wiem, szóstak powiedział kiedyś bezpośrednio to. Poza kościołem nie ma zbawienia. I chciałbym powiedzieć z całą pewnością i z całą mocą, że ja w to zdanie bardzo wierzę. Ale czy można zarówno wierzyć w ten dogmat, jak i uważać, że piekło jest obecnie puste? Posłuchajcie, Sobór Laterański. Jezus na końcu wieków przyjdzie sądzić żywych i umarłych, każdemu odda według jego uczynków, zarówno odrzuconemu, jak i wybranemu. Wszyscy oni powstaną w swoich własnych ciałach, które teraz mają, aby otrzymać, stosownie do swoich czynów, dobrych czy złych, jedni karę wieczną z diabłem, inni zaś wiekuistą chwałę z Chrystusem. Jeden jest powszechny Kościół wiernych. Poza którym nikt w ogóle nie może zostać zbawiony. I dodam, że słowo katolicki znaczy powszechny. Papież Bonifacy VIII. Bulla unam sanctam. Na początku czytamy: Przymuszeni wiarą, zobowiązani jesteśmy wierzyć i utrzymywać, że jest jeden święty katolicki i apostolski kościół. I stanowczo wierzymy oraz wyznajemy, że poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów. A na końcu to też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Biskup rzymski to oczywiście papież. Papież Eugeniusz IV bulla cantate domino. Tekst ten jest częścią Soboru Florenckiego. Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że nikt z tych, co są poza Kościołem Katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni. I że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia. A trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne. Gdyż nikt jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet gdyby dla imienia Chrystusa przelał swoją krew, nie może być zbawiony, jeśli nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim. Papież Grzegorz XVI, Encyklika Summo Jugiter Studio. Wreszcie wielu z owych błądzących próbuje przekonać siebie i innych, że ludzie nie są zbawieni tylko w religii katolickiej, lecz że nawet heretycy mogą uzyskać życie wieczne. Grzegorz XVI, encyklika Mirari Vos. Teraz przejdźmy do innej przyczyny wielu nieszczęść, które wraz z naszym żalem dotykają Kościół, to jest do indyferentyzmu, czyli przewrotnej opinii bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia duszy. Niechże drżą z bojaźni wszyscy, którzy z jakiejkolwiek religii spodziewają się fałszywie otwartego przystępu do błogosławionej wieczności, i niech szczerze rozważą, według świadectwa Zbawiciela, że są przeciw Chrystusowi, bo z Chrystusem nie są i że rozpraszają nieszczęśliwie, bo z nim nie gromadzą. Dlatego niezawodnie na wieki zginą. Jeśli katolickiej wiary wyznawać i jej całkowicie bez naruszenia zachowywać nie będą. Pius IX, encyklika Quanto Conficia Mur. Ponownie należy przypomnieć i zganić bardzo ciężki błąd, w którym nieszczęśliwie tkwią niektórzy katolicy. Sądzą oni, że ludzie żyjący w błędach, poza prawdziwą wiarą i katolicką jednością, mogą dojść do życia wiecznego. Sprzeciwia się to zaś jak najbardziej nauce katolickiej. Wiadomo jest nam i wam, że ci, którzy cierpią z powodu nie dającej się pokonać niewiedzy co do naszej najświętszej religii i którzy gorliwie przestrzegają prawa naturalnego i jego nakazów wypisanych przez Boga w sercach wszystkich, oraz gotowi służyć Bogu prowadząc życie szlachetne i uczciwe mogą mocą Bożego światła i łaski osiągnąć życie wieczne. Bóg, który przenika, bada i zna całkowicie umysły, dusze, myśli i zachowania wszystkich w swej największej dobroci i łaskowości nie chce bynajmniej, aby doznawał wiecznych mąk ten, kto nie zaciągnął dobrowolnej winy. Koniec cytatu. Tak, to jest pierwsze miejsce w historii wypowiedzi papieży, gdzie na poważnie potraktowana została idea tak zwanej niepokonalnej niewiedzy. Według katolickiej teologii w stanie niepokonalnej niewiedzy są ci ludzie, którzy bez własnej winy aż do śmierci nie dowiedzieli się, że prawdziwą religią jest katolicyzm. Czyli na przykład aborygeni australijscy przed tym jak dotarł do nich jakikolwiek misjonarz. Jak dowiadujemy się z tego tekstu, ci ludzie mają szansę na zbawienie. Ale zanim narobicie sobie nadziei, posłuchajcie proszę dalszego ciągu tego tekstu. Lecz bardzo znany jest także dogmat katolicki, że nikt, kto jest poza kościołem katolickim, nie może się zbawić. I ci, którzy uparcie sprzeciwiają się powadze tegoż kościoła, jego orzeczeniom oraz oddzielili się od jedności kościoła, i następcy Piotra, biskupa rzymskiego, któremu zbawiciel powierzył straż nad winnicą, nie mogą osiągnąć zbawienia wiecznego. Ten sam papież, czyli papież Pius IX, wydał dokument o nazwie Syllabus Errorum. Tekst ten jest zbiorem Herezji. Wymienione są w nim tezy, które kościół potępia. Oto dwie z nich: ludzie mogą znaleźć drogę do wiecznego zbawienia i osiągnąć to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek reliki. To twierdzenie zostało potępione. Następnie, należy mieć przynajmniej zasadną nadzieję co do zbawienia wiecznego tych wszystkich, którzy w żaden sposób nie przynależą do prawdziwego Kościoła Chrystusowego. To również zostało potępione. Warto wspomnieć, że punkt 17 jest często różnie tłumaczony, oto kilka wariantów. Więc dla jasności, twierdzenie poza kościołem nie ma zbawienia jest dogmatem. I przez dosłownie setki lat dogmat ten był rozumiany na jeden i ten sam sposób czyli na sposób następujący. Zbawią się ci, którzy są katolikami. I kiedy zabieramy się za rozstrzyganie, kto jest katolikiem, kto należy do kościoła katolickiego, a kto nie, to należy użyć tej samej, tych, tych samych kryteriów, jakie by się używało, żeby rozstrzygnąć, czy na przykład dana osoba pracuje w tej samej firmie co ty, lub jest członkiem twojej klasy w szkole, czy też nie. Przez te setki lat wypowiedzi magisterium kościoła w najmniejszy sposób nie sugerowały, że na przykład muzułmanin lub protestant są częścią kościoła katolickiego. Wręcz przeciwnie, magisterium mówi nam bezpośrednio, jak rozumieć ten dogmat. Oto jak. Żydzi, heretycy, schizmatycy ci ludzie nie pójdą do nieba, pójdą do piekła. To jest tak proste. Nie trzeba być fizykiem kwantowym, żeby to zrozumieć. I tutaj chciałbym dodać coś od siebie. Pewnego dnia usłyszałem, jak Bob Greaves z NCG Studios. Który wierzy w Boga, przy okazji, powiedział coś w tym rodzaju. Powiedział, że konserwatywne, tradycyjne chrześcijaństwo wiąże się z tą niesamowicie intuicyjną myślą, nies niesamowicie intuicyjnym przekonaniem, że zaraz po tym, jak Żydzi w czasie II wojny światowej wysiedli z wagonów przeznaczonych na bydło, w których panowały żałosne warunki, i potem zostali wpędzeni do komory gazowej w Auschwitz i zagazowano ich na śmierć, to zaraz po tym, jak umarli, to trafili do piekła, gdzie teraz przez wieczność będą znosić jeszcze paskudniejsze cierpienia. Z takimi przekonaniami właśnie wiąże się stara dobra wiara katolicka, co zresztą można usłyszeć w wypowiedziach księdza Bańki. Czy Pan Bóg może potępić człowieka, który jest innowiercą, ze względu na to, że jest innowiercą? Oczywiście. Tak, jak przedstawia nam to Boże objawienie. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzący w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc, jeżeli szóstak byłby przetransportowany do roku 1863, na przykład, a wiem, że są tacy ludzie, którzy twierdziliby, że dużo później, i wypowiedział to, co wypowiada, to byłoby to uznane za jawną herezję. Szóstak mówi, że mocno wierzy, że wszyscy będą zbawieni. Podczas gdy magisterium uczyło wtedy jednoznacznie, że na przykład Żydzi będą potępieni, pójdą do piekła. Szustak byłby heretykiem. I teraz, zanim przejdziemy dalej, jest coś bardzo ważnego, co musicie wiedzieć o dogmatach. Otóż w reliki katolickiej, jeżeli dogmat jest historycznie interpretowany w jakimś konkretnym znaczeniu, to zawsze należy się tego trzymać. Zawsze. Posłuchajcie. Jak mówi Sobór Watykański I, należy nieprzerwanie zachowywać takie znaczenie świętych dogmatów, jakie już raz określiła święta Matka Kościół. A od tego znaczenia nigdy nie można odejść pod pozorem lub w imię lepszego zrozumienia. Nigdy nie można odejść. Więc rzeczą, jakiej pod żadnym pozorem nie można zrobić z dogmatem, to odejść od wcześniejszego jego zrozumienia, od tego, co wcześniej magisterium twierdziło, że on znaczy. No i zgadnijcie, co się stało dalej. Oczywiście postanowiono Zrobić dokładnie to. Postanowiono odejść od wcześniejszego znaczenia tego dogmatu, a stało się to na Soborze Watykańskim II. Dosłownie żyją nadal. Niektórzy ludzie, którzy brali udział w tym Soborze. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba powiedzieć o tym tekście, jest to, że jest dużo mniej jasny i precyzyjny niż poprzednie teksty Soborów. Ogromną rolę odgrywa w nim termin lud Boży i nowy lud Boży. W jednym fragmencie brzmi to tak, jakby nowy lud Boży to było nic innego, jak ludzie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, a mianowicie Nowy Testament we krwi swojej, powołując spośród Żydów i Pogan lud który nie wedle ciała, lecz dzięki duchowi zruść się miał w jedno i być nowym ludem Bożym. Albowiem wierzący w Chrystusa odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, lecz z nieskazitelnego przez słowo Boga żywego, nie z ciała, lecz z wody i ducha świętego. Następnie dostajemy ten fragment. Do tej zatem katolickiej jedności ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego pokoju powszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy ludzie i w różny sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani zarówno wierni katolicy jak inni wierzący w Chrystusa jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia koniec cytatu zauważcie co ten tekst mówi mówi że do katolickiej jedności ludu Bożego należą lub są jej przyporządkowani inni wierzący w Chrystusa i jest zasugerowane że oni również z łaski Bożej powołani są do zbawienia Inni wierzący w Chrystusa, czyli ci sami ludzie, którzy w poprzednich tekstach Soborów byli po prostu zgrabnie nazwani heretykami i wszyscy wiedzieli, że idą do piekła. Ale na Soborze Watykańskim II okazuje się coś jeszcze. Nagle okazuje się, że Żydzi niekoniecznie są skazani na wieczne cierpienia. Oto nowy, odświeżony punkt widzenia Kościoła na zbawienie Żydów i Muzułmanów. Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu. Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnicę i z którego narodził się Chrystus wedle ciała. Chodzi tutaj o Żydów, oczywiście. Lud dzięki wybraniu, szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania, ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów. Koniec cytatu. Zauważcie, że te słowa: Plan zbawienia obejmuje także. Wskazują wstecz. Mówią nam, że w poprzednich zdaniach była mowa o ludziach, którzy są też objęci planem zbawienia o Żydach. Ten tekst jest po prostu sprzeczny z jasnym i klarownym nauczaniem magisterium, które było wygłaszane przez setki lat. No i bądź tu, człowieku, mądry. Sobór Watykański II rysuje właśnie ten obraz mm, wielu grup. Które w, w mniejszym stopniu przynależą do Kościoła katolickiego, ale nadal są jego członkami. Są członkami ludu Bożego. Na dokładnie te nowe znaczenie szóstak powołuje się, gdy twierdzi, że wolno mu mieć nadzieję na zbawienie dla wszystkich. I oto wyszedł na wierzch wątek, który będzie powtarzał się w dzisiejszym filmie. Kiedyś to było. <gry> Teraz to nie ma. Kiedyś sprawa była jasna. Kiedyś szóstaka nazwano by heretykiem i zgodnie z tekstem Soboru skonfiskowano jego majątek. A potem potencjalnie wykonano na nim jakąś straszliwą karę, nie wykluczając kary śmierci. A teraz progresywny ksiądz jego typu może zasłonić się nauczaniem sprzed 57 lat i słowem nie wspomnieć, że jest to odejście od zrozumienia tego dogmatu, jaki utrzymywano przez praktycznie całą historię jego wiary. Jeżeli mamy odpowiadać na pytanie: czy Szustak jest heretykiem, jako że powiedział, że wierzy, że nikt nie idzie do piekła? To odpowiedź brzmi, nauczanie kościoła jest wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli przystawimy przekonanie Szustaka do całej historii kościoła, aż do Soboru Watykańskiego II, to okaże się, że tak. Jest heretykiem. Ale jeżeli będziemy udawać, że Kościół katolicki wyskoczył z próżni gdzieś w latach 60. XX wieku i wypluł z siebie tekst soboru watykańskiego II, to wtedy trzeba będzie uznać, że no tak, no tak mieści się w ramach tego, co ten tekst mówi. Ksiądz Szymon Bańka. Poznajcie księdza Szymona Bańkę, również znanego jako Baniak i Bubble Priest, znaczy znanego głównie w, w, w moim dużym pokoju. Niestety nie związanego z kanałem Teobanikologia. A szkoda, największy przeciwnik Klausa Schwaba I w ogóle wszystkich tych szwabów, którzy organizują tą gejowską drogę synodalną w Niemczech. Szwabem, którego lubi, jest Karol Stehlen. Właściwie to niepokanane serce to właściwie zostało, ona objawiła. Ona dopiero i wtedy Fatimie. Jego główną bronią podczas debat jest jego uroczy śmiech. Myślę, że tutaj. Nie jestem no, przekonany. I, muszę i, i, musi pan najpierw uznać zasadę proporcjonalnej hmm. przyczyny. Natomiast hmm. na natomiast ja... Jeżeli ksiądz chce udowodnić, że przyczyna świata musi być transcendentna, no to do księdza należy wykluczyć taką Zgadza się, możliwość. Zgadza tak. się? No to do dzieła. I pan, I pan myśli, że to naprawdę mieści się w naszej rozmowie. Znaczy, jest... Ci ateiści, co w komentarzach piszą, to wtedy myślą, że on jest jeden z tych fajnych księży. Dziewczynki do jego kościoła chodzą. W hijabach. Doniosłą rolę w uczestnictwie każdej kobiety w liturgii spełnia welon zakrywający jej włosy, które czynią ją szczególnie pociągającą i atrakcyjną. W toku naszej małej wymiany na temat starotestamentalnego zezwolenia na bicie niewolników, zapytałem go, czy nie miałby nic przeciwko, żebym ja go wziął do niewoli i bił kijem. Oto jak zaczął swoją odpowiedź. Czy więc, jeśli pan Łukasz Wybrańczyk mnie uczyniłby niewolnikiem, czy mógłby mnie okładać drewnianym kijem zgodnie z, um, z przepisami Starego Testamentu? Um, najpierw, jeśli chodzi o karę cielesną, co do zasady, kara cielesna jest moralnie dopuszczalna. Oczywiście musi to być proporcjonalna przewina i kara cielesna właśnie musi być proporcjonalna, nieszkodliwa dla zdrowia i tak dalej, żeby była moralnie Uzasadniona. Jeśli wina jest naprawdę e, poważna i kara cielesna jest stosowna do tego przewinienia, to znaczy nie jest zbyt ciężka, nie jest szkodliwa dla zdrowia, zasadniczo jest to moralnie e, dopuszczalne. Ksiądz Szymon Bańka tak bardzo wielkodusznie interpretuje przekonania swoich przeciwników, że uważa, że protestanci wystrzegają się smrodu rozumu. Tutaj pachnie to właśnie świętym Tomaszem Zachwinu, który przez protestantów e, szanowany, ceniony raczej nie jest, bo właśnie tam wszystko według nich w cudzysłowie cuchnie tym rozumem za bardzo, tym, tym bezbożnym rozumem. Antyszczepionkowiec, oczywiście. Czy księża bractwa szczepią się w Polsce? Unikamy, jeśli tylko możemy. Myślę, że dobrze wiemy kwestie moralne, jeśli chodzi o związek z badaniami na dzieciach, które zostały poddane aborcji, czyli są tutaj poważne wątpliwości moralne. Bańka ma długą historię krytykowania Szustaka. Szustak powiedział, że nie jest zainteresowany wymianą myśli z Bańką. Ojciec Szustak doskonale wiedział, że ja te filmy nagrywam. Dostawałem odpowiedź, tak przekazaliśmy to ojcu Adamowi. On zdecydował, że nie odniesie się do tego w żaden sposób. Szustak w swojej serii Opium powiedział, że chciałby, żeby to było takie zaproszenie do dyskusji, że on często nie będzie tutaj miał takich definitywnych rzeczy do powiedzenia. Bańka, oglądając to, stwierdził, że dobrze, więc to on przedstawi swoją perspektywę na te wszystkie zagadnienia. I to robił do czasu. Pewnego dnia szóstak powiedział, że tradycjonaliści są poza kościołem. A bańka jest tradycjonalistą, oczywiście. Bańkę wzięły nerwy i stwierdził, że za karę już nie, nie zrobi żadnego filmu o szóstaku. I, I o ile ten go nie przeprosi. Ale ja mam takie poczucie, że bańka swoje ostatnie filmy o Limbusie stworzył w odpowiedzi na Szustaka. Ale nie wspomniał go, prawdopodobnie dlatego, że nadal jest na niego obrażony. Tak się domyślam, tak mi się wydaje. I nawet jeżeli tutaj nie trafiłem i się mylę, to uważam, że kontrast opinii tych dwóch księży przysporzy nam niemałej radości. Od początku. Pewnego dnia... Adam Szustak otrzymał następujące pytanie. Moja katechetka powiedziała kiedyś, że noworodki, które umrą od razu po porodzie, w jego trakcie, nie mogą od razu wejść do nieba, ponieważ nie zmyto z nich grzechu pierworodnego. Jedyne, co mogą robić rodzice, to się modlić. Czy właśnie tak to działa? Ten temat dotyczy nie tylko oczywiście dzieci urodzonych i nieokrzczonych, ale w ogóle na przykład dzieci, które się poczęły, ale się nie urodziły. Otóż nauka kościoła rzeczywiście miała pewien proces w rozwoju tej nauki, w takim sensie, że św. Augustyn na początku twierdził, że takie dzieci idą do piekła. Potem pojawiło się tak zwane Limbus Puerorum, czyli chodziło o taką odchłań dla dzieci. No właśnie, nieochrzczonych. Teraz sprawa jest bardzo jasna. Kościół wydał za czasów Benedykta XVI bardzo poważny dokument na temat sytuacji dzieci nieochrzczonych i powiedział bardzo prosto: idą do nieba! I w związku z tym dzieciaczki wszystkie, nienarodzone, bądź dzieciaczki narodzone, ale nieochrzczone, takie małe, które jeszcze no właśnie nie miały okazji poznać wiary, idą do nieba! I proszę mieć totalną jasność i pewność, że tak się dzieje. Zdaje się, że idąc śladami Karola Fiałkowskiego, Bańka wygenerował ostatnio dwa filmy na ten temat. Ale zanim cokolwiek o nich powiem, przedstawmy podstawy tego zagadnienia. Więc będziemy mówić o dzieciach zmarłych bez chrztu. Tak naprawdę to dużo precyzyjniejszym określeniem byłoby takie. Mówimy o ludziach, osobach, w sensie katolickim, które zmarły bez chrztu. A które zawiniły jedynie grzechem pierworodnym, które nie miały na sobie zmazy jakiegokolwiek grzechu uczynkowego, nie miały, bo nie zdążyły dotrwać do tego wieku, w którym jest to możliwe, by. By popełnić grzech uczynkowy. Ale dla każdego, kto nie jest biegły w slangu katolickim, to będzie musiało być dodatkowo wyjaśnione. Więc katolicy stosują ekspansywne definicje słów dziecko i osoba. Oczywiście w ich definicje słowa dziecko łapią się takie osoby jak te. Ale pogląd katolicki głosi, że od chwili zapłodnienia można mówić już o osobie w łonie matki. Stąd ta idea dzieci niezagnieżdżonych. W Polsce również kilka tysięcy rocznie zakładanych jest tak zwanych spiral domacicznych, więc one również powodują, że niemożliwe jest zagnieżdżenie się dziecka w macicy, jeżeli dojdzie do zapłodnienia. I tutaj skala śmierci dzieci, które już zaistniały, tak, a zostały z tego organizmu wyrzucone jakby siłą. Oczywiście nie tylko antykoncepcja stoi tutaj na drodze. Jak starałem się wytłumaczyć w tym filmie, najprawdopodobniej domyślnym stanem po. Zapłodnieniu jest poronienie. Więc prawdopodobnie większość przypadków poczętego ludzkiego życia nigdy nie skutkuje porodem. I jest to rzecz kompletnie naturalna. Tak więc mamy takie małe spektrum: mamy zapłodnione komórki jajowe, płody i młode, nieoszczone dzieci. Yy, wedle katolicyzmu ogólnie rzecz biorąc, do Siódmego roku życia dla jasności, to daje razem miliardy istot. Wszystkie te istoty nie mają umiejętności zgrzeszenia przez myśl, uczynek lub zaniedbanie, bo są po prostu za młode. Problem w tym, że katolicy wierzą w grzech pierworodny. Grzech, który ciąży na osobie od chwili poczęcia. I według bańki, grzech ten jest wystarczający, by dzieci te zostały wrzucone do piekła. Jak to tak może być? Przecież tutaj macie teksty magisterium, które mówią, że dzieci idą do piekła. No tak, idą do tej krainy zmarłych, którą jak najbardziej możemy nazwać infernum, którą jak najbardziej możemy nazwać. Piekłem. Bańka nalega w jednym ze swoich ostatnich filmów, że należy być precyzyjnym i mówić, że dzieci zmarłe bez chrztu idą do Infernum. Idą do Hadesu. I idą do piekła, co prawda, ale kiedy tak mówimy, no musimy mieć na uwadze, że jest to pewien konkretny zakątek piekła, czyli Limbus Puerorum. Jest tam też taka dziwna rzecz, bo najpierw Bańka czyta nam fragment Kampa, w którym powiedziane jest, że te dzieci cierpią z powodu Poenam Damni, czy tam Penam damni. A więc te osoby cierpią wprawdzie ze względu na pena damni, a więc kara potępionych. O, co to może znaczyć? No właśnie, to znaczy, że nie mają wizji uszczęśliwiającej. To znaczy, że nie cieszą się radością trójcy przenajświętszej. Czyli nie są w tym stanie, w tym, co jest kluczowe dla nieba. Następnie mówi nam, że te dzieci, ci pieklanie, nie cierpią tylko doznają naturalnej szczęśliwości. Nie będzie tam pozytywnych kar, nie będzie tam na przykład kary ognia piekielnego. Tylko niektórzy teologowie mówili, że te dzieci, te osoby, podczas trwania nieskończonej liczby przyszłych dni, trochę się zasmucą yy, czasami, gdy pomyślą o tym, o tej niewyobrażalnie wyższej szczęśliwości, jakiej nigdy nie będzie im dane zaznać z powodów, które są kompletnie niezwiązane z czymkolwiek co te osoby zrobiły. Nie dziwię się tym teologom. To będzie taki drobny smutek. Myślę, że też trzeba wkalkulować w, to, w ten drobny smutek nieskończenie wiele przyszłych dni. Jeżeli ten drobny smutek będzie się pokazywał raz na miliard lat w Limbus Puerorum, to i tak jedna osoba w Limbus Puerorum dozna więcej smutków niż wszystkie osoby, które kiedykolwiek będą żyły. Na planecie Ziemia przecież. Więc ktoś tu musi być w błędzie, nie? Bańka i szóstak przedstawiają kompletnie sprzeczne ze sobą poglądy. I każdy podaje je jako nauczanie Kościoła. Więc kto ma rację? Bańka czy szóstak? Czy wedle doktryny Kościoła dzieci zmarłe bez chrztu idą do nieba czy do piekła? Odpowiedź oczywiście brzmi. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Tak, tak jak w poprzednim przypadku, Sobór Watykański II zasiał tutaj sporo konfuzji, ale w tym przypadku yy, prawda stoi zdecydowanie bliżej księdza bańki niż szóstaka. Ogólnie rzecz biorąc, to co mówi bańka, to prawda. A to co szóstak? To fałsz, co jest w głównej mierze winą tego, jak niefortunnie wyraził się szóstak. Jeżeli chcesz zobaczyć najbardziej skrupulatną analizę tej wypowiedzi szóstaka, to koniecznie zobacz film Karola Fiałkowskiego na ten temat. Tutaj na przykład zostawię link. Karol wskazał w nim każdy błąd szóstaka w tym fragmencie. A jest ich tam multum. To świetne wideo. Bardzo polecam. Ale wracając do naszego pytania. Prawda jest taka, że aż do drugiej połowy XX wieku, przez prawie calusieńką historię Kościoła, katolicy uważali, że te dzieci idą do piekła. Oto kilka wypowiedzi magisterium w tym temacie. Sobór Trydencki. Ktokolwiek przeczy, iż należy udzielać chrztu dzieciom zaraz po urodzeniu. Albo mówi, że wprawdzie udziela się im chrztu na odpuszczenie grzechów, ale nie przejęły one od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który zmywałoby się w kąpieli odrodzenia, niech będzie wyłączony. Jeszcze jeden fragment z Soboru Trydenckiego. Jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, Albo mówi, że wprawdzie chrzci się je dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymały one w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który trzeba zgładzić obmyciem odrodzenia, aby dostąpić żywota wiecznego. I twierdzi, że skutkiem tego forma chrztu u tych dzieci nie jest prawdziwa, lecz fałszywa. Niech będzie wyłączony, sobór florencki. Dusze zaś umierających w uczynkowym grzechu śmiertelnym, lub tylko w pierworodnym. Wkrótce zstępują do piekła, gdzie jednak podlegają nierównym karom. A co stało się w XX wieku? Oddam tutaj głos Karolowi Fiałkowskiemu. Na skutek rewolucji Soboru Watykańskiego II zmieniło się nauczanie również na ten temat. Jednak, jak zwykle, w miejsce jasnej, logicznej doktryny, nauczanie posoborowe dopiero wprowadza niejasność dokładnie czego i dlaczego Kościół naucza. Ale nawet po Soborze Watykańskim II nie znajdziemy wypowiedzi magisterium, które mówiłyby cokolwiek podobnego do IDĄ DO NIEBA, który zaśpiewał nam szóstak. Teraz w posoborowiu to, co się mówi, to to, że nie ma żadnej innej pewnej drogi zbawienia dla dzieci niż... Chrzest. I jedyne, na co zebrał się Jan Paweł II, to powiedzenie, że matki, które przerwały ciąże, mają z nadzieją zawierzać Bogu ich dziecko. Proszę zauważcie ten rozmyty, niejasny i nic nieobiecujący charakter tego twierdzenia. Szóstak w swoim filmie, jako ostateczne uzasadnienie poglądu, że dzieci idą do nieba. Podaje to. Teraz sprawa jest bardzo jasna. Kościół wydał za czasów Benedykta XVI bardzo poważny dokument na temat sytuacji dzieci nieochrzczonych i powiedział bardzo prosto: Idą do nieba! No więc bańka wziął dokument, o którym mówi szóstak na warsztat i zrobił z tego film. No to mamy słynną deklarację, słynny dokument wydany za czasów Benedykta XVI. Dokument zatytułowany jest. Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Widać w nim, że Bańka jest kompletnie zbulwersowany tym, tym tekstem. I uważam, że słusznie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką należy powiedzieć o tym tekście, a czego zabrakło w filmie Bańki, jest to, że w żaden sposób nie jest to wypowiedź magisterium, rzecz, na którą wskazał Karol. Ojciec szóstak wprowadza w błąd co do rangi tego dokumentu oraz mówi nieprawdę na temat jego treści. Otóż, nie tylko to nie jest poważny dokument wydany przez Kościół, to w ogóle nie jest dokument Kościoła ogłaszającego swoje nauczanie. To w ogóle nie jest dokument Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który, przypomnijmy, jako jedyny rozstrzyga i określa, czego Kościół naucza. Ale wracając do bańki. Bańka przechodzi przez ten dokument Komisji Teologicznej. I przez argumenty tam zawarte. I muszę przyznać, że bańki krytyka tego, co znajduje się w tym dokumencie, wydaje mi się bardzo przekonująca. Komisja Teologiczna mówi w tym dokumencie, że trzeba zmieniać nauczanie, no już oczywiście nie mówi tego jawnie, z powodu znaków czasu. Jednym z nich jest powstanie Unii Europejskiej. W innym fragmencie Komisja Teologiczna mówi o nadziei na zbawienie dla wszystkich dzieci, którą to chrześcijanie niby żywią i powołuje się na pierwszy Piotra 3.15. Bańka wykrywa w tym ewidentną manipulację i ma rację. Ten tekst z Biblii w ogóle nie jest o nadziei na, na zbawienie dla dzieci bez chrztu. W ogóle nie jest o tym. W pewnej chwili bańka y, dochodzi do fragmentu, w którym komisja teologiczna dochodzi do wniosku, że nauczanie trzeba inaczej zinterpretować z powodu popularności podróży. No ale będzie jeszcze tylko lepiej. Numer 76. Popularność podróży. Przepraszam. I częstsze kontakty między ludźmi reprezentującymi różne wyznania, jak również znaczący rozwój dialogu międzyreligijnego zachęciły Kościół do większego uświadomienia sobie wielorakich i tajemniczych dróg Bożych. Moim zdaniem, dla Was, kochani, to drogi Boże są tak tajemnicze, że Wy w ogóle ich nie widzicie. I chociaż zgadzam się z bańką. I zgadzam się z tym, że to nie może być argument przemawiający za odrzuceniem starego poglądu o losie dzieci zmarłych bez chrztu. To teraz chyba będę musiał zasmucić księdza bańkę, bo ostatecznie zdaje mi się, że to, że bańka odkrył te błędy w rozumowaniu Komisji Teologicznej, nic tutaj nie zmieni. Wydaje mi się, że szustak i ludzie jego pokroju i tak odniosą tutaj sukces długoterminowo. Oczywiście, podróże i dialog międzyreligijny. Nie może być racjonalnym powodem zmiany doktryny katolickiej. Ale, jak uważam, odkrywanie tego, co inne religie mówią na dokładnie ten temat, odsłania przed nami pewną pozaracjonalną motywację, jaką ci progresywni księża, nazywani przez bańkę modernistami, muszą odczuwać. Pozwólcie, że wytłumaczę. Pani Bańka, wie pan, co można odkryć w dialogu międzyreligijnym? Można odkryć, że inne religie mają lepszego Boga niż Pan. Jak mówi protestant John MacArthur, najlepszym przykładem łaski Bożej, jaki znam, jest fakt, że Bóg suwerennie i łaskawie zbawia niemowlęta, które giną, lub abortowane płody. Jeżeli kobieta dokonała aborcji, to choć ten czyn był zły i grzeszny, to to dziecko od razu trafiło do Pana naszego. Lub jak wierzą pewne nurty islamu, jako muzułmanie wierzymy, że każde dziecko, niezależnie czy jest dzieckiem Eskimosów, Chińczyków, hindusów czy ateistów, jeżeli umrze przed osiągnięciem wieku dojrzewania płciowego, to ma gwarantowane niebo. Jest kompletnie niewinne. Wersja religii katolickiej, jaką promuje szóstak, ostatecznie wygra, bo jest to coś, co dużo lepiej się sprzedaje. Szóstak wierzy po prostu w dużo lepszego Boga niż bańka. Bóg Bańki nie wpuści miliardów osób, konkretnie dzieci do nieba, mimo tego, że te dzieci nigdy nie zrobiły nic złego. Ta wizja Boga jest gorsza niż w innych religiach. Jest gorsza niż w religii szóstaka. I wcale nie jest to żaden wyczyn. Panie Bańka, ja jestem w stanie w głowie sobie utworzyć lepszy system zaświatów niż pana Bóg utworzył. Na przykład pomyślmy o takim systemie. Pomyślmy, że te dzieci zmarły bez chrztu, Trafiają do czyśćca. I oczywiście jak każdy inny człowiek, który przebywa w czyśćcu, on kiedyś stamtąd wyjdzie i wyjdzie stamtąd w, w, przez wkroczenie do nieba. W jakiś sposób ten system nie jest lepszy po prostu. Ostatecznie zdaje mi się, że powód, dla którego szóstak i moderniści wygrają, jest bardzo prosty. Bóg bańki to jest potwór. A Bóg szóstaka jest bardzo fajny. I tyle. Podziękowania dla patronów Temat mojego dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Patroni, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Jeżeli Ty też chciałbyś lub chciałabyś uczestniczyć w procesie wybierania następnego filmu, to zachęcam do wspierania mnie i potem spotkamy się. Na mojej tajnej grupie patronów. Dzięki Wam udało mi się niedawno kupić nowy mikrofon tego samego rodzaju, ten oto statyw i horrendalnie dobrej jakości nową kamerę. Chciałbym Wam za to bardzo podziękować. Mój kanał może się rozwijać dzięki temu i mogę dorównać najlepszym, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakość nagrań. No i w ogóle dzięki temu byłem w stanie nagrać spotkanie z Karolem Dziwiorem. Bo potrzebowałem do tego trzy kamery i dwa mikrofony. Więc jest progres i to wszystko dzięki wam. Bardzo doceniam każdą kwotę wsparcia i dziękuję każdemu z was, patroni, za to, że daliście mi szansę. Wspieraj, śmiem wątpić na Patronite lub przez jednorazową wpłatę. Dzięki. Działalność apostolska. Więc, Jakub Szymański z kanału Działalność Apostolska. Jakby go tu przedstawić? No, jest on szóstakologiem z prawdziwego zdarzenia, to na pewno. Niestety, muszę też powiedzieć, że jest to człowiek nieobliczalny. <grytanie> z ustawianiem kadru jest u niego mm, średnio. Tak, średnio bym powiedział. Pismo święte, ponownie przeczyć i szóstak. Najczęściej wymawiane przez niego słowa brzmią po tego. Spowiadacie się pięknie po tego. Ten i ten dzień po prostu po tego, yy, po tego. Yy. Jakby ktoś nie zauważył, to on jest na tam odcinka 6 w którym szóstak odpowiada na zarzuty. Yy, tylko, że ma tam wielkie ha naklejone na mordzie. Antyszczepionkowiec, oczywiście. Wy, widzicie już tu pewną tendencję? Można było szczepionek nie przyjmować. Ja nie przyjąłem. Przeszedłem koronawirusa. I to całkiem nie lekkiego. Piłem wodę świętego Ignacego tego, stosowałem inne środki jeszcze zaradcze, jak czerwone wino, czosnek. Od dziesiątek lat już uważa, że ufo to tak naprawdę diabeł. Jak wiadomo, ufo i kosmici to są demony, ale to taki trend. Jakub zwraca się do szóstaka per szóstaczek? Jak szóstaczek chce, to i potrafi. Lub szóstak mięczak. Twoja definicja chrześcijaństwa przypomina takie miękkie mydełko. Które bez namaczenia sobie w tyłek można wsadzić. Co prawdopodobnie najważniejsze i najlepiej yy, pozwala zrozumieć jego jako osobę zdarzyło mu się yy, egzorcyzmować swój własny komputer. W czasie kręcenia programu Antychryście komputer mi się nagle jak to się mówi zawiesił. Włączyć, wyłączyć, nic, nic się nie daje po prostu po tego. No, ja oszołomem nie jestem, ale myślę się sobie, no dobra, no to I mamy tak, sochy, tej soli egzorcyzmowanej. I tak cztery razy ten komputer nie dał się ani włączyć, ani włączyć, tylko był zawieszony. Znaczy, na tej zasadzie sypnąłem na niego tą solę egzorcyzmowaną. Pum. Momentalnie wszystko wróciło do tego. Mogłem poskładać ten program o szóstaku i o antychryście. Co on tam szóstak o antychryście powiadał. Akurat ciekawa tematyka, że w takim momencie mnie ten sprzęt się powiedzmy, wysiadł. On robi sam swoje animacje i są to najbardziej pop***dolone animacje, jakie w życiu widzieliście. Przysięgam wam. Jak mówi sam pan Jakub, yy, napisał kilka książek o demonach. I te właśnie demony, diabły występują często w jego animacjach. Na jednej animacji widzimy jak heretyk Marcin Luther jest torturowany w piekle. Były one też uzbrojone w młotki i tymi młotami Starały się wbić wielki taki gwóźdź. Więc pozwólmy, yy, że Jakub powie nam, o co chodzi szustakowi. O co chodzi temu Uuuu... szustakowi. Dobra, zaczynajmy. Więc jakie jest główne zażalenie, jakie Jakub ma? wobec Szustaka. Posłuchajmy pierwszych słów donosu, który złożył na szóstaka do episkopatu i do dziesięciu diecezji, w których znajdują się klasztory dominikańskie. Zawiadomienie o rozpowszechnianiu herezji w kościele polskim przez dominikanina Adama Szustaka. Jakiś czas temu podczas przeglądania internetu natrafiłem na kazanie jednego dominikanina zatytułowane z powieci Zaintrygowany tytułem zacząłem to oglądać. Okazał się to nieprawdopodobny zbiór herezji. Dobrze słyszeliście. Spowiedź Judasza. Wiecie, szóstak ma takie jedno specjalne kazanie, takie, które zostawia sobie na najważniejsze okazje. Pozwólcie, że je streszczę. Dotyczy ono pytania, czy Judasz. Został zbawiony. Szósta typowo zaczyna tą przemowę od przedstawienia chwili, w której to Jezus wskazuje na oczach wszystkich apostołów, tego apostoła, który Go zdradzi. W szóstaka interpretacji historia ta zawiera pewien wyraz ogromnej miłości, jaką Jezus ma do Judasza. Czy wy rozumiecie, jaki gest wykonuje Pan Jezus na ostatniej wieczerzy? On mówi do Judasza, dając mu ten kawałek chleba: Judasz, jak ja ciebie stracę, to ja nic nie mam. Jak ciebie nie będę miał? To ja w ogóle nie mam już po co żyć w ogóle. Następnie szóstak mówi. Potem Pan Jezus mówi do niego takie dziwne zdanie, co masz czynić, czyń prędzej. Co masz czynić, czyń prędzej? To zdanie wypowiada Jezus do Judasza. Potem szóstak opowiada, jak to zmagał się z tym wersetem, starając się znaleźć kogoś. To wytłumaczy mu o co w nim chodzi. I tutaj mówi, że znalazł jednego kardynała, który przy okazji nigdy kardynałem nie był, który mu to wyjaśnił. I szóstak najwyraźniej, miksując przekonania tego niedoszłego kardynała i swoje, mówi: Bo wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Kiedyś na sądzie ostatecznym stanie Judasz, tak jak każdy człowiek, nie? Kto go będzie sądził? No, Pan Jezus. Ten kardynał pisze, że sytuacja będzie trochę niekomfortowa. No bo jeden go zdradził, ten go teraz sądzi, nie? I mówi: Jezus, zada Judaszowi tylko jedno pytanie na tym sądzie ostatecznym. Spojrzy na niego i powie tak: Judaszu, dokonałeś chyba największej zbrodni w historii ludzkości. Wydałeś na śmierć Syna Bożego. No grubo. Dlaczego to zrobiłeś? I ten kardynał wtedy pisze: Judasz, przestępując z nogi na nogę, powie szeptem: Bo mi kazałeś, to jest twoja wina. Wtedy pan Jezus spojrzy na niego i powie. To jest moja wina. On wziął na siebie nasze winy. Szczególnie dziwnym fragmentem, który Raz uwzględnił właśnie dając tą przemowę, jest następujący. Jak kiedyś Judasz stanie na sądzie? Uwaga, a stanie. To nie tak, że Judasz jest w piekle. Jak to słyszałem wielokrotnie. Ale na takich, takich egzorcyzmach Szatan się przyznał, że ma na imię Judasz. A od kiedy to wierzymy Szatanowi? No i w tym fragmencie jest dużo do odkręcenia. Mamy w nim stwierdzenie od szóstaka, które brzmi: to nie jest tak, że Judasz jest w piekle. Ale mamy też to. Bardzo wierzę w to, naprawdę bardzo w to wierzę, że jak tam staniemy, do tych brami zapokamy, to święty Piotr będzie gdzieś tam spał na pewno. Drzwi otworzy juda. Powiedz zapraszam. My wszyscy spojrzymy oczywiście, ale ja bym chciał ze świętym Piotrem. Więc o ile nie jest to jakiś żart albo coś, to szóstak bardzo w to wierzy, że Judasz jest w niebie. Że jest jednym z niebian. Jakub Szymański się nie zgadza. Judasz jest niestety w piekle i taka była zawsze zdrowa katolicka nauka. Więc kto ma rację? Czy Judasz jest w piekle, czy nie? Spójrzmy na to zagadnienie. Może zacznę w taki luźny sposób. Miejmy jasność. Na przestrzeni wieków chrześcijanie mówili o Judaszu, że ten jest w piekle. Notorycznie. Gdy przechodzi się przez chrześcijańskie źródła na ten temat, to wręcz zdaje się, że Judasz to dla nich najbardziej dostępny, najłatwiej przychodzący do głowy przykład osoby przebywającej w piekle. W rosyjskiej ikonografii Judasz pokazany jest jako siedzący na łonie diabła. Tutaj Judasz pokazany jest nadal ze swoim woreczkiem 30 srebrników. Ale w tradycji katolickiej lepiej utrwalił się inny obraz. Na początku XIV wieku ukazało się dzieło Dantego, zatytułowane Boska Komedia. W niej piekło pokazane jest jako posiadające wiele kręgów gdzie na samym dnie, w najgłębszych czeluściach piekielnych, znajduje się ogromny Lucyfer, uwięziony w lodzie aż do pasa trójgłowy demon, który każdej głowy używa do torturowania innego potępionego. I trzech grzeszników przeżuwał jak zwierzę. Każdego żuła osobna paszczenka jako cierlica drzel paździerze. Lecz ząb łagodniej kąsał porównany z szponami, jakie zadawały rany. Zdało się, skóra aż do kości pęka. Duch, co największe bodaj cierpi męki, którego wewnątrz czarnej paszczy głowa, a sam na zewnątrz jej nogami miota. Mistrz mówi: oto Judasz Iskariota. I te piękne obrazy łatwo zakorzeniły się w świadomości katolików. Papieże katoliccy chwalili dzieło Dantego i polecali je. Ale dla jasności: żaden papież nigdy nie twierdził, że rzeczywista sytuacja w piekle jest dobrze opisana przez Boską Komedię. To, że pewne wyobrażenia były dla Kościoła wygodne, nie oznacza, że tak głosi lub głosiła katolicka doktryna. W przemówieniu szóstaka też pobrzmiało takie zdanie, że powinniśmy odrzucić te wypowiedzi, jakie słyszymy od egzorcyzmowanych, jako źródło naszej wiedzy o tym, kto jest potępiony, a kto nie. Ale warto dodać, że szóstak odrzuca też objawienia i wizje świętych katolickich. Na przykład objawienia z Fatiny. Dzieci fatyńskie, tak? To był a ja chyba... nie wierzę w te rzeczy. Okej. Okay. Tylko nie nakazuje w nie wierzyć. Albo konkretne części objawień siostry Faustyny. Taka święta Faustyna, nie? Ja na przykład się przyznać, że ja nie akceptuję części jej dzienniczka. I muszę powiedzieć, że ani troszkę mnie to nie dziwi. I nie dziwi to też nikogo, kto zadał sobie trud, żeby zbadać kilka takich spisanych sprawozdań wizji świętych. Dlaczego? Bo jest mnóstwo wizji świętych, które polegają na tym, że nagle ten czy owy święty pojawia się w piekle. I widzi tam setki potępionych. Dokładnie tym cechują się objawienia fatimskie i objawienia Faustyny. Tak brzmi pierwszy sekret fatimski. Pani nasza pokazała nam morze ognia, które wydało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy w tym morzu demony i dusze o ludzkiej postaci, jakby były przeźroczystymi czarnymi lub brunatnymi żarzącymi się węglami. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów. Wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej pani, a ona rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Wtedy pani nasza powiedziała: Módlcie się i umartwiajcie się w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nikt się nie modli za nie ani nie umartwia. Dziś byłam w przepaściach piekła wprowadzona przez anioła, jest to miejsce wielkiej kaźni. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że tam nikt nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały. Że piekło jest. Co więcej, u niektórych świętych, podczas tych wizji, przewija się wątek obecności Judasza w piekle konkretnie Judasza Katarzyna ze Sieny. Oto grzech niewybaczalny, ani w tym życiu, ani w przyszłym. Dusza odtrąciła miłosierdzie moje, wzgardziła nim, i grzech ten jest cięższy niż wszystkie inne grzechy, które popełniła. To też rozpacz Judasza była bardziej obraźliwa dla mnie. I boleśniejsza dla syna mojego niż jego zdrada. Więc dusza jest oskarżana za ten fałszywy sąd, że uważała grzech swój za większy niż moje miłosierdzie, i przeto jest karana z szatanami i dręczona wiecznie z nimi. Gdy aniołowie otworzyli bramy piekielne. Ujrzałam jakieś zamędochydy, przekleństw, łajań, wycia i jęków. Jezus przemówił coś do duszy Judasza, tu zamkniętej. Więc oczywiście, że Szustak nie wierzy w autentyczność tych wizji. Gdyby uznał je za autentyczne, to mógłby się pożegnać ze swoją nadzieją na zbawienie dla wszystkich. Lub nawet dla samego Judasza. Innym źródłem, do którego zwraca się Jakub Szymański, by sfalsyfikować przekonanie szóstaka że y, Judasz nie jest w piekle, są opinie ojców Kościoła i świętych. Nie ich objawienia, lecz tradycja, jaką im przekazano i ich teologiczne przemyślenia. Powołuje się na przykład na świętego Epifaniusza z Salaminy i świętego Jana Chryzostoma. I oczywiście pan Jakub ma tutaj rację, że ci święci i ojcowie Kościoła uważali, że Judasz jest w piekle. Przy okazji jest dużo więcej. Przykładów tego typu. Ale pytanie, jakie miałby prawo zadać szóstak brzmi, no i co z tego? Wypowiedzi świętych to nie jest źródło wiary katolickiej. W katolicyzmie źródłem wiary są Pismo Święte i tradycja, gdzie to drugie zawiera wszelkie postanowienia magisterium, czyli urzędu nauczycielskiego Kościoła. Wypowiedzi świętych lub ojców Kościoła nie są żadnym z tych podpunktów, więc nie sądzę, że ten argument. Będzie tutaj kluczowy. Jakub powołuje się też na katechizm rzymski. Teraz, jeżeli chodzi o drugie miejsce, w którym Kościół potwierdza to, że Judasz popełnił samobójstwo i że poszedł przez to do piekła, to jest miejsce, w którym katechizm opowiada akurat o, o darach kapłańskich. Mówi się na temat Judasza tak. Judasz z apostolatu pozyskał tylko to, że przyniosło mu to wieczną zgubę. Wieczna zguba. Synonim potępienia. Po prostu. Nie, nie można jakoś inaczej tego interpretować. I uważam, że to bardzo ciekawe, że kiedyś był taki segment w katechizmie, ale tutaj szóstak mógłby powołać się na dokładnie ten sam argument, czyli, że katechizmy to nie jest nieomylne źródło wiary. Przejdźmy dalej. Reakcją, jaką katolicy typowo z siebie wyrzucają, skonfrontowani z pytaniem, czy jakaś konkretna osoba, na przykład Hitler albo Judasz, są w piekle, brzmi następująco. Kościół, tak jak jest w stanie orzec, o tym, że ktoś przez heroiczność snu czy przez męczeństwo poszedł do nieba, uznawać go za świętego, tak nigdy nie orzekł o tym, że ktoś jest w piekle. Orzeka, że za te czyny idzie się do piekła, że wszystkie przesłanki były że, że mów, mówiące, że ten człowiek do piekła poszedł, ale nigdy nie orzeknie na sposób twierdzący, tak jak, że, że ten człowiek potępił się i poszedł do piekła. I to prawda. Kościół nie ma procedury obwieszczania kogoś potępionym. Ale po pierwsze, nie widzę czemu musiałby, a po drugie, choć Kościół tego nie robi, to Biblia już tak. I, jak uważam, mówi to właśnie o Judaszu. Przyjrzyjmy się kilku wersetom. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Biada temu człowiekowi, przez którego będę wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. Zajęli miejsca i jedli. Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie zdradzi, jeden z dwunastu. Biada temu człowiekowi, przez którego będę wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. I teraz. Katolik, w przeciwieństwie do innych rodzajów chrześcijan, może interpretować te wersety w tylko jeden sposób. Jeżeli, jak uczy katolicyzm, wszyscy ludzie będą świadomi wiecznie. I istnieją tylko dwa sposoby, na które człowiek może spędzić wieczność czyli piekło i niebo. Oraz niebo gwarantuje, że Twoja egzystencja jest w ogólnym rozrachunku jak najbardziej lepsza niż nieistnienie. Niebo gwarantuje, że ogólnie rzecz biorąc, Twoje życie jest dobre. To znaczy, że Judasz płacze teraz i zgrzyta zębami w piekle. Jest też ten, warty dużo mniej uwagi, ale nadal ciekawy, werset. Jezus modli się tutaj do Boga Ojca i mówi o apostołach. Mówi tak: Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. No i ten fragment Biblii przedstawia chwilę, w której Judasz nadal żyje. I do tego chciałbym dołożyć jedną wypowiedź papieża. Do czasów obecnych zachowały się kazania, jakie napisał papież Leon I. W kazaniu 62 Leon w jasny sposób mówi nam, że Judasz jest potępiony. Lecz znowu, jak we wcześniejszych przypadkach, kiedyś to było. Teraz to nie ma. Po soborowi papierze, jak Benedykt XVI i Franciszek porzucili tradycyjne przekonanie, iż Judasz jest w piekle, na korzyść twierdzenia, że my po prostu nie wiemy, jak to jest z Judaszem. Ostatnią strategią, jaką można by zastosować, by rozstrzygnąć tą kwestię, jest rozumowanie tego typu: Judasz popełnił grzech śmiertelny, zabił. Konkretnie zabił samego siebie. I z racji tego, że samobójstwo nie zostawia czasu na żal za grzechy ani pokutę, to oznacza, że on umarł w grzechu śmiertelnym. A kto umiera w grzechu śmiertelnym, ten idzie do piekła. Jak głosi katolicka doktryna. I chociaż zapewne takie rozumowanie zadowoliłoby mm, wielu, wielu teologów z przeszłości, to na skutek zmiany Soboru Watykańskiego II również nauczanie o samobójcach zostało zmiękczone. W przeszłości zarówno dzieci zmarłych bez chrztu, jak i samobójców, Katolicy nie chowali na cmentarzach katolickich. Odmawiano takiego pochówku. Pierwsze, kiedy na przykład były pogrzeby samobójców, nie można było nawet pochować na cmentarzu. Później, ze względu na to, że Kościół dojrzewał do pewnych rzeczy, tak jak nauka się rozwija, tak nauka Kościoła w pewnych rzeczach też, i to jest piękne i słuszne, pod płotem chowali, ale jednocześnie było powiedziane, nie mogą być dzwony w kościele, niech to będzie jasny znak, czytelny znak dla innych ludzi. I robiono tak dlatego, że zakładano, że ci ludzie są potępieni. Natomiast teraz, po soborze wiadomo, którym jeden z punktów w nowym katechizmie głosi: nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Więc również ta strategia. Zawodzi. Konkluzja. Myślę, że zdołaliście dostrzec pewną tendencję w omawianym przeze mnie materiale. Jak mawia niekiedy Karol Fiałkowski, historia Kościoła Katolickiego wygląda tak, jakby w XX wieku dokonano podmiany wiary katolickiej. Udaje się, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Obecni katolicy są zapewniani przez swój kler, że należą do tej samej wiary co wszyscy katolicy na wszystkich szczeblach historii. Tak się ich zapewnia i w pewnym sensie jest to po prostu wprowadzanie w błąd. Hierarchowie watykańscy, którzy są obecnie u władzy, zdają się kierować zasadą dla każdego coś dobrego. I zezwalają grupom takim jak Bractwo Piusa X na egzystencję. Bractwo Piusa X to grupa księdza Bańki. Ale to gardło przyzwolenia na tradycyjny katolicyzm zdaje się zawężać i zawężać i zawężać. I skutki społeczne tego zjawiska to jest nawet coś, co mi się podoba. Nie ukrywam, że nie znoszę słuchać kocopołów takich jak, jak te, które słyszę z ust księdza Bańki. Ale miejmy jasność, to wiara szóstaka Staje się coraz bardziej absurdalna, gdy z czasem pakowane są do niej nowe pomysły, sprzeczne z dogmatami kiedyś ogłoszonymi, które oczywiście nadal katolika zobowiązują. I progresywni księża i zakonnicy, tacy jak szóstak, odnajdują samych siebie z potrzebą przemilczenia ich liczącej sobie setki lat tradycji, a robią to dlatego, żeby nie wypaść na ideowe dinozaury przed resztą świata. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk. I śmiem wątpić.